Herunie, Zefer Runka, spółka S.A. Sum arbajtuja, sum kasuja, wszystko naprawia, nic nie zepsuje. A jak to dobrze, że ja się usamodzielnił. Miałeś takich leserów w mojej firmie, z którymi nie szło robić. Nie szło robić. Cicho, telefon dzwoni komórkowy. Teraz nie muszę do komórki łazić, jak z kim gadać. Belekaj się, bo godu. Ciekawe, kto ty dzwoni? Słucham. A, dzień dobry pani, dzień dobry ja. Ja, dobrze się pani dodzwoniła, że Fedruka, spółka S.A. do usług. Co się pani zepsuło? Co? Z czego pani cieknie? Szterungi mą pieruńskie w telefonie. Halo, słyszę, że pani cieknie ze czki. To z czego to cieknie? A, ze spłuczki. A, to się zrobi małe piwo. No nie, za małe piwo to nie zrobię. No to się tak godo, wie pani. Robota małe piwo, a kosztować trochę musi. No dobrze, to jesteśmy umówieni. Będę jutro o ci ćwierci na dziewiątą. Co nie zrozumiała pani? To skąd pani do mnie dzwoni? Za 15:59. Już pani wie teraz, ja. Dobrze, a na razie niech pani kupi części zamienne. Co pani ma kupić? Dyktuję, niech pani notuje. Niech pani kupi tak. Dwa kuplungi, dwa niplungi, dwa dychtungi i trochę hamfu. Co? Nie zrozumiała pani. Powtarzam. Dwa kuplungi, dwa niplungi, dwa dychtungi i trochę hamfu. Hamf. Pani nie wie, co to jest hamf? Włosy. No mum, ale nie starczy na łowinięcie całej rui. No a jeszcze jedno, a mąż będzie w domu. No to całkę szczęście, wie pani. Ja nie cierpię, jak mi się w to do roboty wtrącę. A na razie niech pani podłoży pod tarua, kaj ta woda cieknie tak o biksa. Biksa. Zaś pani nie wie, co to jest biksa. Co? A. No to niech pani zaraz go do, że pani ze Sosnowca do mnie dzwoni. Biksa, kupi pani śledzie. Biksa pani otworzy, śledzie pani zje, biksa podruła. I do jutra nie cieknie, a jutro przyjada zatką, łodetką, co trzeba by je to zrobić. No, kłaniam się, Zeferuka. Do jutra, bo ci za 15:09. Powiem, bo fajno musi być. Pojada wszystko i zatku, łodetku, co by nie chciała. Jak to dobrze, że ja się usamodzielił. Bo miały w mojej firmie takich roztomajtych robotników, z którymi nie szło robić. Jak my na budowie robili, to wam dwóch takich wielkich hakrów jedna deska niosło. Ja pan chłopy, w dekel wam pizło. W dwójka tak odeska nie siedzi. To nie wiem, powiedział majster, to no dzisiaj dwójka, bo ten trzeci jest na zwolnieniu lekarskim. Ja powiedział temu jednemu, przyjdź w niedziela do roboty, bo mamy pilno, fucha robota, musimy skończyć. Przyjdę, majster, przyjdę. Nie przyszedł. Poniedziałek się go pytam, czemuś nie był w niedziela w robocie, jak ja cię zamówił. Panu majster, bo ja jest taki pobożny, ja był w niedziela w kościele na mszy. Ja panu to dobrze o tobie świadczy, żeś ty był na mszy. I tyś nie słyszał, jak tam śpiewali duszo moja, słuchaj pana. A on powiedział, nie, tego nie śpiewali. Ale śpiewali już, żem dość pracował dla ciebie, człowiecze. No ja wszystkich pozwolnią. Sum arbajtuja, sum kasuja, wszystko naprawia. Nic nie zepsuje. A kaj obele kaj nie robię. W aptece naprawiał centralne ogrzewanie. Dziennie do tej apteki przychodził taki piźnięty i pytał się ta pani magister, co za tą szybą, te pile sprzedowo. Przepraszam pani magister, czy są banany? A ona go, no pan chyba zwariował. Przecież pan wie, że w aptece nie ma bananów. Poszedł. Na drugi dzień zaś przyszedł. Dzień dobry, przepraszam, czy są już banany? No ja panu wczoraj powiedziałam, że nie ma w aptece bananów.
I oto słyszę i opowiadam: pani magister, niech się pani nie denerwuje. Niech pani na ta szyba tej apteki na ten szaufenster powiesi taki napis: bananów brak, i będzie pani miała święty spokój. Posłuchała, napisała: tyć ten piźnięty przyszedł na trzeci dzień. Przeczytał: bananów brak. Mówi: o, jednak były banany, a ja nie zdążyłem kupić. Piźnięty, no. Piźnięty. A bo w szpitalu jak ją łóżko naprawił. Na tym łóżku leżał ciężko chory chłop, półświadomy. Mieli go wieźć na ta intensywną terapię, ale nie mogli, bo się kółko zatarło przy tym łóżku. To ja te kółko szmaruję i słysza, co ten chory na łóżku chłop goda do tej swojej żony, kiedy przy nim siedzi, za ręka go trzymie. A on tak na nią patrzy i powiada: widzisz Hilda, trzeci raz tu leża w tym szpitalu. Pierwszy raz na zapalenie płuc. Tyś już wtedy przy mnie siedziała, za ręka mnie trzymała. Potem byłeś operowany na ślepo kija. Ty zaś przy mnie siedziała, za ręka mnie trzymała. Teraz kim mam zawał, zaś przy mnie siedzisz. Zaś mnie za ręka trzymiesz. No i widzisz, motyko, jakiego mi pecha przynosisz. Zepelułka, spółka S.A. Suma arbajtuja, sum kasuja, wszystko naprawia, nic nie zepsuje. A teraz moja reklamowa śpiewka. Była kasa i robota, fuchy w piątek i w sobotę. Drzwi się nie zabierały, a klientki nos szukały. I o jest na koniec, dziada, pradziada, jak się nazywa, zeferunka. Trochę hanku, a tu kokotek, czasami zatkło mi jakoś dziurka. Jak komuś woda z rury wali, albo na meczu prąd wywali, to wtedy przyjdzie i pomoże, a owie z ruka wszystko może. A dzisiaj czasy się zmieniły, to za robotą my łażymy i trzeba to liczać jakieś fakty, a na galotach czasy łaty. To już 30 lot we fachu, ni pleku, blungi, rury, dichtungi i rojmatyki do stołu od wody, ale i od młody. Jo jest, o jest, siada, pradziada, jak się nazywa, zeferuka. Tu trochę hamfu, a tu pochotek, czasami zatką jakąś dziurka. Jak komuś woda z rury pali, albo na meczu prąd wywali, to wtedy przyjdzie i pomoże, a chowiec ruka wszystko może. Jo jest na chowiec, dziada, pradziada, jak się nazywą, zefer ruka. Tu trochę tam fungu i tu pokotek, czasami zatku jakoś dziurka. Kobietki, jak wumrze w duma, co zepsuje, Zufort, dzwońcie do mnie. Zaraz przyjada, wszystko zatku, młodetku. Co trzeba będzie, to zrobię. I no lepiej, jak chłopa nie będzie w duma. Zemel Runga, spółka S.A. Bez referansa, bez nie.